I oto kolejna turystyka dachowa w moim ulubionym mieście. Nie będę tutaj filmował zbyt długo, no bo wiadomo, konfidenci w oknach siedzą. Będę obserwował sobie zachód słońca. Ja sobie tak przycupnę. No i zobaczymy, co tutaj za widoczki mamy. Mamy Kościół Zbawiciela. Mamy słynny budynek Chopina 13, na którego dachu byłem 1,5 roku temu. Tam mamy na Chmielnej wieża astronomiczna. No i najwyżej położony wieżowiec w Zielonej Górze. Kościół Świętej Jadwigi. Wieżowce na Wrocławskiej. Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej. W tle polska wełna i jej skrócony komin, służący teraz jako nadajnik. Biblioteka Norwida. Wieża Ciśniej, to tam na Jędrzychowie. Nie wiedziałem, że ona tak wysoko stoi. No i tutaj już będzie ulica chyba Konstytucji 3 Maja. No i tam ten budynek, dawny akademik na ulicy Ogrodowej, co też gościłem na dachu nie tak dawno. No i w stronę tam zachodu słońca jest osiedle, tam daleko, daleko, tam jest osiedle Przyjaźń. No i jeszcze widać naszą elektrociepłownię. O, tutaj o właśnie jest elektrociepłownia, przerobiona już chyba z dekadę temu, albo dłużej, albo dawniej na gaz. Także ona już nic nie kopci, wszystko czyściutkie spalanie. Kotły gazowe, a kiedyś jeszcze po prostu były tam hałdy węgla, leżały, paliła węglem. No i to teraz mogę powiedzieć, że wystarczy tego filmowania. Zabieram się za fotografowanie. No i już pomału słoneczko zachodzi nad Zaciszem. Osiedle, które tam widać w oddali, to jest właśnie Zacisze. Już niestety takiej spektakularnej czerwonej kuli, która się chowa za horyzont, tak jak do morza, nie udało mi się zaobserwować, no bo tam na horyzoncie są chmury, no i to wszystko się rozmyło. Nie jest jakiś tam zbyt piękny ten zachód słońca, widziałem dużo ładniejsze, całe niebo było nieraz kolorowe, no ale coś tam na zakończenie tego filmu. Specjalnie tutaj przyjechałem wieczorem, żeby pokazać zachód słońca, no i zdążyć jeszcze w naturalnym oświetleniu sfotografować tutaj tą wschodnią część miasta. No a teraz muszę się stąd wynosić. Być może przyjadę na ten punkt widokowy jeszcze o poranku, ale to naprawdę o poranku, jak będą promienie słońca oświetlać tamte całe osiedle Przyjaźni, to wtedy na zoomie może jeszcze porobię jakieś zdjęcia, ale filmu już nie będę dogrywał. Ja myślę, że to wystarczy. Po zdjęcia natomiast zapraszam do opisu pod filmem.